Czas Past Simple jest jednym z najczęściej używanych, warto więc wiedzieć, w jakich sytuacjach powinniśmy po niego sięgnąć. Po pierwsze, gdy znamy orientacyjnie czas wykonanej czynności. Może być to powiedziane w sposób bezpośredni, np. wczoraj albo o godzinie 8, ale wystarczy, że powiemy jakiś czas temu i to już będzie się kwalifikować jako określenie czasu. Po drugie, gdy pytamy, kiedy coś się wydarzyło. I oczywistym wyborem będzie tutaj oczywiście słowo when, czyli kiedy, ale równie dobrze możemy zapytać np. what time, czyli o której godzinie, albo np. how many years ago, czyli ile lat temu. Po trzecie, gdy opisujemy ciąg wydarzeń, czynność po czynności. Gdybym więc chciała powiedzieć, że wstałam, zjadłam śniadanie, umyłam zęby i poszłam do pracy, użyłabym właśnie czasu past simple. Po czwarte, gdy mówimy o czynnościach dokonanych, często, choć nie zawsze, krótkich. Jeżeli chcę więc powiedzieć, że obejrzałam film albo że przeczytałam książkę, będę sięgać właśnie po czas past simple. Dalej, gdy mówimy o osobach zmarłych, co poniekąd kategoryzuje się jako czynność zakończona, ponieważ taka osoba już niczego nie odkryje, na przykład w przypadku Krzysztofa Kolumba, czy niczego nie napisze, tak jak William Shakespeare. I ostatnie, gdy w czasie trwania długiej czynności wydarzyła się druga, krótsza. Na przykład, kiedy zmywałam naczynia, zadzwonił mój telefon, albo kiedy mój brat rozwiązywał zadanie domowe, przyszła moja mama. Zdarza się, że ta dłuższa czynność zostanie przerwana tą krótszą, nie jest to jednak 100% reguła. Wiemy już, kiedy używać tego czasu, teraz sprawdźmy jak. I muszę przyznać, że wielu anglistów nie zgodziłoby się z moimi metodami, jednak tak jak w przypadku Present Simple, doświadczenie nauczyło mnie, że taki sposób przedstawienia tego czasu jest najbardziej zrozumiały dla kursantów. Ale do rzeczy. I teraz tak. Mamy 3 podstawowe kategorie zdań. Kategoria być, czyli wszystkie te zdania, w których pojawia się czasownik być w przeszłości, czyli na przykład ja byłam, on był, dlaczego on był, gdzie on był itd. Wówczas będziemy sięgać po odmianę tego czasownika. Powstanie w ten sposób was bądź were. A więc I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Czyli ja byłam, ty byłeś itd. Jeśli będę więc chciała powiedzieć, że byłam zajęta, powiem I was very busy. Albo na przykład, że on był moim nauczycielem, he was my teacher. Gdy chcemy utworzyć przeczenia do tego typu zdań, was przekształca się w wasn't, a were w weren't. A więc I wasn't hungry, ja nie byłam głodna. Albo na przykład we weren't at home, nie było nas w domu. Pytania są tworzone w bardzo prosty sposób, ponieważ przez inwersję zmieniamy kolejność słów w zdaniu i to was powędruje sobie na początek, a osoba na drugie bądź ewentualnie dalsze miejsce. Przykładowo, was he busy, czy on był zajęty? A jeżeli będę chciała zapytać bardziej szczegółowo, na przykład dlaczego albo gdzie, to to pytanie szczegółowo powędruje na początek. I powstanie why was he busy, dlaczego on był zajęty, albo where was she, gdzie ona była. Druga kategoria to są wszystkie pozostałe czasowniki, które nie są czasownikami być, czyli reszta. I tutaj możemy je podzielić na regularne bądź nieregularne. Jeśli chodzi o nieregularne, sięgamy tutaj po listę czasowników nieregularnych i niestety kujemy na blachę, najlepiej poprzez fiszki, a nie z listy. Regularne natomiast dostają końcówkę ed. I tak powstaje przykładowo I washed the dishes, pozmywałam naczynia, bądź he broke a glass, on stłukł szklankę. Tworząc przeczenia do tego typu zdań, będę sięgać po operatora didn't. I didn't wash the dishes, ja nie pozmywałam naczyń, he didn't break a glass, on nie stłukł szklanki. I uwaga, uwaga! W momencie, kiedy pojawia się didn't, albo jak za chwilę dowiemy się did, nie wolno nam dać ani drugiej formy, ani końcówki ed. Język angielski nie lubi się powtarzać, dlatego skoro wyraziliśmy już czas past simple poprzez operatora. Druga forma bądź ed nie są nam tutaj już potrzebne. I pytania. Pytania, czy będą się zaczynać od did, a więc did you visit her, czy ją odwiedziłeś, a te bardziej szczegółowe pójdą na początek. When did you visit her? Kiedy ją odwiedziłeś, albo what did he buy, co on kupił. Trzecia kategoria jest zdecydowanie najrzadziej używana, ale wciąż użyteczna. I jest to kategoria, w której pytamy o wykonawcę czynności, czyli o podmiot. Najczęściej będą to pytania, które będą się zaczynać od who. Na przykład, kto kupił te kwiaty? Who bought these flowers? I widać, że tego typu pytanie, mimo że jest pytaniem, zachowuje się jak zdanie twierdzące i przyjmuje albo drugą formę, albo końcówkę ed. Who visited your grandma? Kto odwiedził Twoją babcię? A jeżeli będę chciała zapytać przez przeczenie, użyję operatora, a więc who didn't get the coffee? Kto nie dostał kawy?